dobry! Rolnikom polskim szczęść Boże! Górnikom polskim szczęść Boże! Wszystkim na sali szczęść Boże! Ale druga Polska, po której ja jeździłem, jest za oceanami, za granicą, w Chicago, w Nowym Jorku, wszystkim Polakom na Brooklynie, na Milwaukee, na Greenpointzie, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie szczęść Boże! Przypomnijcie sobie, gdzie jest wasz kraj. W maju trzeba iść głosować na całym świecie, na Andrzeja Dudę. Widzicie tego młodego chłopaka. Kto nie czytał Nadberezyńców, niech przeczyta. To jest nadberezyniec. To jest człowiek. To jest gigant. Drodzy Państwo, ja już byłem prezydentem. Co prawda Polskiej Partii Przyjaciół FIBA. Został mi strój tylko po tym. Troszkę za duży, tak? Jako rolnik trochę schudłem. Teraz podlegam Ministerstwu Rolnictwa i ministrowi Sawieckiemu. Jestem jednym z nielicznych rolników, który nie otrzymuje dopłat w nagrodę za moją pracę rolniczą. Szanowni Państwo, i przyjechałem z wsi. Może dykcja słaba, no. Nie, ze wsi, no już powiem tak, się mówi, żebyście mnie z WSI nie mylili. WSI miała wczoraj imprezę. Na krytej pływalni. Znaczy, ona jest kryta wtedy, kiedy ma być zakryta. A jak ma być odkryta, to się zakrywa. No i tam było, prawda? No było fajnie podobno. Pewna pani o nazwisku, ja niedobrze pamiętam, bo to już starość, 66 lat, to już ta skleroza się do mnie dobiera, nawet przez te ziemniaki tam przechodzi. Ona się... Kłamacz, jeżeli... Dobrze? Tak. Powiedziała, że tam jest jedyny słuszny kandydat na prezydenta. Może on jest słuszny, no ale on może nawet jest posłuszny, powiedział. Ale nasz jest najlepszy! Tak jest! Janusz Siara. Tak jest, proszę Państwa, Andrzej Duda na prezydenta, a reszta kandydatów na piwo. Ja się na tym znam. I dlatego tym wszystkim, którzy są daleko od kraju, przypominam jeszcze raz, też słowami poety naszego ulubionego, że do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, że jest darem nieba, tęskno mi, Panie. Przestańcie tęsknić. Zagłosujcie jak trzeba i będzie można wracać.
prezydentem Andrzej Duda, prezydentem Andrzej Duda. To się uda, to się uda, Andrzej Duda, Andrzej Duda. A poza tym, proszę Państwa, człowiek powiedział, że jest ze wschodu Polski. A kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą, kolbami w drzwi za łomocą, ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi i sam się broń, bo Bronek śpi.